Cześć, z tej strony Michał z msmobile.pl. W tym filmie chciałbym Wam pokazać, jak zwiększyć ilość kafli na ekranie startowym w telefonie z systemem testowym Windows 10 Mobile. Przede wszystkim musimy upewnić się, że posiadamy najnowszą wersję tego systemu. Wchodzimy sobie do informacji i patrzymy. W tym wypadku jest to 10.549.4. Jeżeli mamy taką wersję lub nowszą, chociaż w nowszych wersjach być może zostanie to zablokowane, zobaczmy, jak to zrobić. Przede wszystkim wchodzimy do ustawień. System, ekran. I mamy taką opcję jak rozmiar tekstu, aplikacji i elementów na tym ekranie. Standardowo jest ustawione na 200%. Wystarczy zmienić na 175%. Klikamy zastosuj. Telefon poprosi nas o wykonanie ponownego uruchomienia. W tym momencie musimy poczekać. On się zrestartuje. I po samym restarcie będziemy musieli wykonać jeszcze jedną rzecz, żeby na naszym ekranie startowym pojawiły się dodatkowe kafelki. Oprócz dodatkowych kafelków pojawią się również inne nowości związane ze zmianą tej czcionki, wielkości czcionki. Tak więc musimy chwilę poczekać, aż telefon włączy się ponownie i zaraz będziemy mogli kontynuować prezentację. Już się włącza. No chwilę to trwa, więc musimy jeszcze poczekać. Ale już po samym restarcie będziemy mogli za chwilę sprawdzić wszystkie korzyści płynące z tego ustawienia. Dodam również, że niestety funkcje skalowania nie są dostępne na wszystkich telefonach. Próbowałem to zrobić na telefonie Lumia 4 czy 5. Niestety nie udało się. Podejrzewam, że zbyt niska rozdzielczość oraz zbyt mały ekran nie pozwoliły na ustawienie dodatkowej ilości tych kafelków na ekranie startowym. Dobrze, telefon już się włączył, zrestartował. Nie mamy karty SIM. Wchodzimy do ustawień. Opcje personalizacji. Wchodzimy do start. I tutaj na samym dole mamy pokaż więcej kafelków. Włączamy tą funkcję, przechodzimy do ekranu startowego i już widzimy, że mamy dodatkową kolumnę, w której możemy wstawiać kafelki. W ten sposób zyskujemy sporo więcej miejsca na ekranie naszego telefonu, na ekranie startowym. Ale dodatkowo, co zyskujemy? Zyskujemy również 5 skrótów w centrum akcji. Oraz otrzymamy również, tylko włączę pierw kilka aplikacji, żeby to było widoczne. Zdjęcia. I włączymy na przykład jeszcze przeglądarkę. Teraz jeżeli przejdziemy do menedżera aplikacji, zobaczymy, że one wszystkie wyświetlane są w takiej formie jak na dużych wyświetlaczach. Oczywiście ekranu startowego nie można zamknąć. I wracamy do ekranu startowego. Jakie są minusy tego rozwiązania? Otóż jeżeli ustawimy skalowanie na zbyt małą wartość, to niektóre aplikacje mogą działać niepoprawnie. W takim wypadku trzeba zwiększyć nieco to skalowanie i wszystko powinno wrócić do normy. Tak jak powiedziałem wcześniej, nie na wszystkich telefonach to działa, więc przetestujcie i dajcie znać, czy u Was udało się ustawić dodatkowe kafelki na ekranie startowym. Pozdrawiam Was, Michał. Cześć.